Rafał Trzaskowski o przyszłości w Porafał Trzaskowski. Nie opuszczam Platformy Obywatelskiej. Nigdzie się nie wybieram. Nie opuszczam Platformy Obywatelskiej. Nigdzie się nie wybieram. Zadeklarował w środę prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Porafał Trzaskowski. Dzisiaj nie jest czas na organizację wyborów, tylko na pracę nad tym, żeby pobyła jak najsilniejsza. I wszyscy się w to będziemy angażować, dodał. W sobotę podczas posiedzenia Rady Krajowej po Borys Budka zrezygnował z funkcji szefa PO, a z funkcji wiceszefów Ewa Kopacz i Bartosza Łukowicz. Następnie były premier Donald Tusk i Borys Budka zostali wybrani na wiceprzewodniczących PO, a zadania przewodniczącego Platformy wykonuje od tego momentu Tusk, jako najstarszy wiekiem wiceszef partii. Wiceszefami PO pozostali Tomasz Siemoniak, a także Rafał Trzaskowski, który jeszcze w czwartek w TVN24 deklarował, że jeśli Budka zrezygnuje, jest gotów kandydować na szefa PO. Ponieważ prezydium Platformy Obywatelskiej podjęło jasną decyzję, że teraz nie jest czas na organizację wyborów, w związku z tym, ja to przyjmuję do wiadomości i dzisiaj wszyscy patrzymy w przyszłość, zapewnił Trzaskowski w środę pytany przez dziennikarzy o zamiany w kierownictwie partii. Dzisiaj należy się cieszyć z tego, że Platforma jest silna, że wszystkie reflektory skierowane są na nas i absolutnie mam nadzieję, że będziemy silniejsi i że wygramy wybory parlamentarne, powiedział. Trzaskowski dopytywany, czy na 100% nie opuści Platformy Obywatelskiej przed wyborami w 2023 rok. Odpowiedział, nie opuszczam Platformy Obywatelskiej, nigdzie się nie wybieram. Zapewnił, że będzie pracował z PO tak, jak do tej pory i podkreślił, że nigdy wcześniej nie był w żadnej innej partii. I mam nadzieję, że Platforma będzie tylko i wyłącznie rosła w siłę i będzie coraz silniejsza, dodał. Przypominał też, że sam Donald Tusk zapewnił, że wybory w PO się odbędą. Zaznaczył jednak, że te wybory mogą się odbyć nawet za 2 lata. Ja w tej chwili patrzę w przyszłość. Tak zadecydowali koleżanki i koledzy, ja to absolutnie przyjmuję do wiadomości. Dzisiaj nie jest czas na organizację wyborów, tylko na pracę nad tym, żeby Platforma Obywatelska była jak najsilniejsza. I wszyscy się w to będziemy angażować, powiedział Trzaskowski. Zapewnił także, że jak zawsze, jest gotów do angażowania się w pracę nad wzmacnianiem PO w tym miejscu, za które odpowiada, to jest wspierając Platformę ze strony samorządowej. Tusk pytany w poniedziałek, jaką przyszłość widzi dla Trzaskowskiego w PO odpowiedział, że rozumie skąd jest ta ciekawość. Przyjeżdżam budząc pewne emocje i zainteresowanie, zostaję szefem Platformy, która ma tak kapitalnego, młodszego ode mnie lidera opinii publicznej, najpopularniejszego polityka, też z własnymi ambicjami uzasadnionymi, nieomal prezydenta. W trudnych warunkach nieomal został prezydentem rok temu, więc ludzie myślą, że to musi budować jakieś napięcie, a to buduje raczej, na pewno we mnie i na pewno w Rafale Trzaskowskim, świadomość, że z tego może być kapitalna synergia, powiedział Tusk.